Airfish gotowy do startu. Małe samoloty pasażerskie latają na wysokości do 1,5 km i zużywają bardzo dużo paliwa. Airfish to całkiem inny typ. Jego pasem startowym jest woda. Maszyna porusza się coraz szybciej, by przy prędkości 60 km na godzinę wznieść się w powietrze. Latający statek wznosi się zaledwie kilka metrów nad wodę. Pali tyle, co sportowy samochód. Inżynierowie musieli wykorzystać obserwacje przyrody i efekt przypowierzchniowy. Ptaki takie jak bielik amerykański oszczędzają energię, latając blisko wody. Między ich skrzydłami a falami tworzy się unosząca je poduszka powietrzna. Wiry powietrzne wywoływane przez końce skrzydeł spowalniają lot. Orzeł unika ich, podnosząc pióra. Aerodynamika latającego statku naśladuje ten efekt. Jego wielkie skrzydła są wygięte ku dołowi, co odróżnia go od innych samolotów. Pod nimi ciśnienie powietrza rośnie i powstaje poduszka. Aby zmniejszyć opór powietrza, skierowane ku górze winglety rozbijają wir. Dzięki temu maszyna może osiągnąć znaczną prędkość przy niewielkim zużyciu paliwa. Skrzydła Airfisha tworzą charakterystyczny trójkąt. Podobne rozwiązanie, skrzydło Delta, wykorzystano przy konstrukcji szybkich odrzutowców, ale tutaj skrzydło tworzy odwróconą deltę. Jego szeroka krawędź wtłacza powietrze pod maszynę. Projekt ma jak najlepiej wykorzystać efekt przypowierzchniowy. Zwiększamy noszenie, jednocześnie ograniczając opór powietrza. Zasada powstawania efektu przypowierzchniowego jest bardzo prosta, ale jego wykorzystanie już nie. Skrzydła są budowane z najnowszych materiałów. Mają tytanową ramę i 15 metrów rozpiętości. Poszycie wykonano z włókna węglowego, które wtłacza powietrze pod maszynę. Na końcu każdego skrzydła umieszczono pływak, nazwany sponsonem, który amortyzuje uderzenia fal. Likwidujące wiry winglety są skierowane ku górze i mogą wytrzymać prędkość ponad 200 km na godzinę.